Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Starring 22. W dzisiejszym odcinku dokończenie Ścianę Kłosów. Będzie nowy nabytek, bo będzie orka dzisiaj, ale to za chwilę zobaczycie i zobaczycie jeszcze prasowanie siana. Czy coś jeszcze? Raczej nie, no myślę, że zbierania siana raczej takowego nie będzie. Chyba, że w kolejnym odcinku sobie zrobię zbieranie siana, ale to zobaczę. Bo dzisiaj będzie gruba orka. Fajnym zestawem, ciekawym w sumie. Nigdy takiego nie używałem. W żadnym farmingu. I to jest realny łuk, żeby nie było. Może co tam było? Kiedy? Dobra, trzeba to zgrabić, no bo dzisiaj jest pożegnanie z grabiarki. Ostatnie grabienie. Ursusa? Jeszcze chyba nie. Bo na razie do tego będzie. Co tam, Kuba? Oglądam, jak Brączek ogląda Pawła Stoniaka. Też oglądałem. Mi się teraz na głównej to wyświetliło, więc oglądam. Wstawianie belarki. Garażowanie. No. Cofają, ci tam łażą pod tą belarką. Ten się tam drze. No. Dzień dobry na odcinku Sweta. Dzisiaj ze mną Krup. Cześć. No, tak jak mówiłem. Siano, potem... To z pracy. Dobra, tam może już było widać lekko puka, ale pewnie nie za dużo. A ty dzisiaj planujesz coś zgrać, nie? Nie wiem, zobaczymy. Coś tu spuściłem. Nie mogę z tego jednego tego, nie? Tego fajny moment niedawno co wyszedł. Robimy poprzeczniaki czy nie? Nie. Widzisz mnie? A Jankusz się przyznał, że to przypadkowo kliknął. No. Widzisz mnie czy nie? Nie. Spierta. Ten klon legendarny, tam co był gadał przez telefon. Oni w kółko to samo oglądają, ale to dalej pan. Widziałem, że Bolek typowo oglądał, ale nie oglądałem tego shota. Najlepiej lubię, jak oni majstro oglądają. Ja tam funny moment zwolę. Odgrzeję się. Nie mogę ten koparką wierzę, no nawet ja się spierdolę tą koparką. No. Już muszę Grzesia obejrzeć, bo film wrzucił dzisiaj. Szkoda, że ja go wcześniej oglądałem przed tym. Jego komornik zatrzymywał. On już nie ma długów? Niby nie. Ich kupi Zetora, to się zaczną. Ten zamysł za tym też miał jajca, że nie mógł cię go odpalić. Hmm.
Nie mogę, jak tam przyniósł te ileś tam akumulatorów i wszystkie puste były. Albo jak tym gównem do Władka coś podjeżdżał i dupnął w niego, bo wajchy pomylił. Ja, koparkę. No. Zarypał Władysza. Odwrotnie siedział, to wajchy porypał. Ale szedł, co? I ten Grzesiu to jest prawdziwy Grzesiu. On tego Forsznita nie by chciał, chce nawet na ry25 robić. Ale czemu go zrobić? Bo tam w tym Forsznicie to on stoi od miesiąca tak rozebrany jak stał. Nic się nie dzieje. Za niedługo 100 tysięcy będzie miał. Gra oplon. Dobra, no i zgrabione. No i na dziś jedna robota zrobiona. Wolni, bo tam stoją. Widzimy? Tutaj kombajnik już przygotowany stoi. Widziałeś ten ostatni film? Z czego? Twój. No. Że jest ponad 100 wema? 1000, sorry. No. Ja nie wiem. Przyjacielowi to już odpierdala od tej kieszonki. Nie. Chorobę jakaś dostał. Ciągle kiszące nabija w kółko. A z tego małego pola mogłeś kiszonkę zrobić. Z tych 30 arów. I co ja miałem, to nawet 30 nie ma jak coś. I co ja miałem na te kilka arów wypożyczyć sieczkarnię za 20 tysięcy? Nie wiem. To nawet na ziarno się nie zwróci. A to sam Boże tam był, gdzie? Dobra, a pługi są takie, dwa Grzegorze. Jeden jest czołowy, a drugi jest tyłu. No i tyle, no, taki zestaw. A dziś Waltra z prasą. Waltra, Kubota z prasą. To miasto poranić. Nie gadaj, że mi słomo jeszcze wypluje. Nie, siano wypluło, dobre. To po prostu tam się ikonka nie pluje. Widzisz mnie, czy nie? Nie. Hanczol. Gdzie idziesz? Do dupy. Czyli tu hołm. Coś widziałem na TikToku, ale zapomniałem dzisiaj. Coś takiego ciekawego widziałem. A, o tym. W Volkswagenie. Das auto. Chyba taki tytek fajny był jeden. Że była wgniota tam w golfie chyba. Skąpa zajebał w sufit i się wyprostowało. No już nie będę wysyłał, bo... Dobra, jedziemy.
No i dobra. No i jedna punka skrabiona, sprasowana. 2-4 bele dał. Dobra, pozwólcie, że ja sobie pomogę trochę. I je szybko przeniosę. I teraz dookoła trzeba rypać, bo nie ma tu przejazdu. Tutaj trzeba... Muszę kiedyś zakopać ten mrów chociaż. Kawałek, żeby mieć przejazd dla kombajnu, nie? Żeby naokoło nie rypać. Znaczy nie, tam będą łąki wiecznie, ale... Ale w sierpniu po żniwach to fajnie by tutaj się jechało na skróty. Co tak powiesz jeszcze ciekawego? Nic. A przyjaciel zaśpicą, nie? Chyba nie, zaraz sprawdzę. Raczej nie, bo nic nie wyskakiwało. Nie, nic nie pisał. No i elegancko to idzie, nie? To prasowanie. Fajnie to idzie, naprawdę. Ta prasa robi robotę. Nie może jest belująca, ale ma dwie komory, więc ona zarobi, co robota robi. Nie trzeba z nią stawać. Belka siana po 9 ton. No, jedna w cieniu sobie została belka. O, wypoczywa. Nie ma lipy. Z tej grubszy pokos jakiś chyba był. No mi się wydaje, że jest grubszy. Teraz tutaj nowa łąka doszła, no to teraz tutaj siana będzie w końcu. I dobra. Najważniejsze jest to, że tamtej pokosów nie zbiera. Ja to chodź. I dobra, teraz tu. Co dobre to jest, że on ma większy podbierak, ta prasa. Nie muszę się tak stresować, czy ona mi na pewno zbierze. Więc jak zrobię lekkiego mijaka, to nic się nie stanie. No, ale nie mogę się doczekać orki tym Grzegorzem, żeby zobaczyć, jak to będzie szło. Znaczy, no, sobie testowałem tam na tamtym polu, nawet widać kawałek, że jest zaorany, no ale... Ale zobaczymy, jak to będzie szło. No i dobra. Muszę jechać tutaj od początku, bo inaczej nie będą się pokosy zgadzać. Bo ja muszę tutaj, teraz zrobię zawijaz w prawo. Czy to jest ładnie dograbione na dwa? Podbierak jest szeroki w prasie, więc bierze na raz. Więc nie ma lipy. I co, kolejna bela? No tak to można prasować, no. Jeszcze bym opór odpalił. Prasa ma? Nie, prasa nie ma, to tak. No i tak to wygląda. Belka za belką idzie. No i prasujemy sobie powoli to siano, a potem orkę trzeba zrobić na tym polu. Myślę, że to będzie koniec, no tamto po odcinku sobie zaoram. Przynajmniej postaram się zaorać. Będę miał dużo czasu, żeby sobie save'a ogarnąć, więc...
do przyszłej tej, nie? Do przyszłego poniedziałku będę musiał to ogarnąć, więc. No w sumie do piątku, no bo w piątek będę nagrywał kolejnego fleta. Fleta na osadzie. Widziałeś czy nie? Tak. To dobrze. Bye, bye, bye. Muszę zobaczyć jak tam wygląda, bo 17. Mi się jeszcze wyjdzie, że film nie zdąży przesłać. Mi się przesyła, ale nie pisze ile presa. No kurde, jest 17. Jak patrzę, to gdzieś około 40% według tego. Według tego wskaźnika tam to około 40% jest. 40% z półtorej godziny. No może się uda. Ale do 19 na pewno będzie. No i właśnie o to chodzi, to nie chciałem, żeby tak. Żeby mi to zbierało, no ale jak zbierało, no to trudno. Bo tutaj były proste pokosy. A tam już jest powyginane są, bo idzie taki teren łąki. Chyba najlepiej to wyszło w sumie, że tak jak teren łąki szedł. No ale wie tak, jak to jest. Tarirara. Ty, no ja chyba zaraz opowiadam po jakiegoś kebabu, ale nie? Mój godny. No co? Co za dużo z niej zdrowo. Co za dużo? Z Duniaka. A, no, to Branek mówił. Brączek Gaming, lecimy z tym. Adam zawsze na filmach przynudzą. Jak pamiętam. Ole. Te stare z 11 filmy to lubiłem oglądać. Nawet spoko były. Jak Mickey był. Adam za rok 30 będzie miał wyszedł? Wyjebany. Tak, uj. No dobra, człowiek starej daty jest. Za niedługo ronda po głowie mu będzie zapierdalać. Mówi, że wyjął się? Nie wiem. Tak podejrzewam. No i tak to mniej więcej ta orka będzie wyglądać. Nie jest to jakieś satisfaction, no ale... Właściwie to chyba... Lucerni. Nie powinno się orać półokrągło. Dlatego ja oram prosto. No fajnie się tym Grzegorzem ora nawet. No teraz jak ustawiłem go, to w miarę idzie jakoś. GPS-a. Co nie zmienia faktu, że... jak ten przedni pług bierze jakby piątkę obrotową miał. Zarąbista rejestracja CFL 62X8.
Muszę się przyzwyczaić do tego. A muszę, może tak sobie zrobię. O, bo będę lepiej widział te ikonki, bo nieraz jak kruk mi gada i się podświetla, to ja nie widzę tych ikonek. Ale masny zestaw to orki. Szkoda, że takie krótkie pole. Ty, to jest myśl w sumie. Pierw tył obracać, potem się przełączyć na przód. Tak jak to przed chwilą zrobiłem. Baba chce nabyć. Pamiętam. Tari ra 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 ra. Nie, no fajnie to idzie dobrze. Nie ma lipy. To szkoda, że ten przedni pół tak dużo bierze, nie? Ale... ale nie jest źle. Cyk. I cyk. Tylko dużo jest klikania, bo trzeba się przełączać między dwoma pługami, nie? To jest tylko jedyny taki minus, ale... ale zawsze to coś innego, nie? Coś ciekawego. Zawsze to coś innego i ciekawszego, ta niezwykła arka szóstką obrotową. No i tak to sobie wygląda. Na power quadzie jest. Myślałem, że już w automacie. No i teraz dzięki temu, że mam ten przedni pół, to mogę sobie tak zrobić. Tu opuścić. I tutaj mogę ten klinik sobie ładnie wyorać. Do końca, no bo wiadomo, to będę robił poprzecznik. Więc tutaj muszę do końca wyorać, żeby w równi wjechać potem, jak będę poprzecznik robił. Ładnie idzie. Widzicie, a tak jakbym miał tylko zwykłą szóstkę, to bym tego tak nie zrobił. Kruk, jak to jest? Bo niektórzy mówią, że Grzegorze lepiej kryją niż diamenty. Nie wiem. Amazon i chuj. Amazon to tam masz taką stronę, jak się kupuje. Tu już wyższa liga. Nie wiem, na tym tylko ciągle wyskakuje reklama temu. Że jak sobie pobierzesz aplikację, to niby ten zestaw za darmo dostaniesz, nie? To będzie ściema jak kurde. A ty co sądzisz o tym? Nie wiem. To dobrze mieć jest jeszcze sąsiada pole, nie? Na przykład, do nawracania z tym zestawem, nie? Że w miarę szybko i sprawnie zawróci to tak, ale ogólnie nie potrzeba aż tak dużo miejsca, nie? Co? Ale jednak troszeczkę więcej potrzeba miejsca niż tylko zwykłym pługiem z tyłu do nawrócenia, no ale... nie ma to tam. Niedziela 6 listopada. Co? W ogóle nowego save'a stworzyłem. Kolejnego? No. No wczoraj na grze grałeś. W zasadzie to wymieniłem. No. A teraz wymieniłem save'a.
Ale ta gra to skam. Bo mi pisze, że jest niedziela 6 listopada. No, jest 6. Nie, 10. 10 jest, sorry. No 6, ale października, nie listopada. Nie, bo 10 jest. Ten mod jest, kurde, od 3 lat, a ciągle pisze, że w października nie ma w ogóle. Tylko od razu jest listopad. Przez 2 miesiące. I ja tak sobie czytam ten zegar i mówię, że zajebowa się. Mówię, jak listopad, jak dopiero październik. Nie wiem, ja to tam mam wyrąbane, ja tego moda tylko po to trzymam, żeby godzinę pokazywał. A dajcie mi gitarę. Śpię sobie tak. Widzicie? Nie potrzebuję dużo miejsca, będę sam nawracany. Kuźwa, czyli dobrze miałem. O. Zakładamy kierownicę. Będzie fur elastiko. Tak. Trzeba będzie jakąś fajną miniaturkę zrobić. Z dwoma Grzegorzami. Zielone nie gram realnie. Co mogło pójść tak? Na zielonce nie gram realnie, ale na pewno gram bardziej realnie niż ty. A w którym miejscu gram nierealnie? W każdym. I teraz do przodu znów. I poszli. Szybkie i wściekłe. Ogólnie wiesz, że do premiery został miesiąc? Wiem. Jak się z tym czujesz? Kuźwa, bez kitu miesiąc. A którego dokładnie ma? 20 któregoś pewnie, co? 12. Ja sobie kupię tuż, tuż przed premierą, żeby mieć pewność, że ten, że nie stanieje. Ale raczej już nie stanieje. Grégoire Besson! A oni w ogóle coś jeszcze robią oprócz puków? Nie wiem, ale czemu ty masz tak... Ty masz źle ustawiony ten puk? Bo nie da się go ustawić. Przecież ty masz o jedną skibę... za dużo. Powinno się go dać ustawić w prawo. O jedną skibę na przykład. No ale którym klawiszem jak nie siedział? Siedział. Wiesz, mi się wydaje, że trochę wąsko bierze ten styl kucha. Co? Ty się słyszysz? Co? Tyś powiedział, że on za wąsko bierze ten puk. No, z tyłu tak. Chyba z przodu za dużo bierze. Dobra, parkujemy kombajn. Tiri la, li, la.
Dopiero co nim wyjechałem, ale już go parkuję. A właśnie, miałem mieć obciążnik. Siemano. Jakby co, stary wrócił. Siema, przymule. Halo. Jak co, stary wrócił. Po 20 latach. Edward Paul. Czego to mnie od razu wyzywasz? Bo on też jest Pałą. Aha, no to fajnie, że... On się sobie kurwa w sklepie zrespił. Tak. Jak tam, dalej grasz farminga? No, teraz 19 gram. A kupiłeś już 25? Nie, no i daję dyskę dwójkę też. A planujesz kupić? Znam osobę, która... Chcę kupić 22, jak wyjdzie 25. Nie, czy mój komputer to uciągnie tą 25. Ty, a wiesz, Kacper, nie? Że tam na kruku, nie? No, w tej beczce, no tak, jest tam ten... Ta beczka na Gnojowicy, nie? No wiem. To ona ma tam chyba 300 tysięcy litrów już, nie? I chyba się trochę zbugowała. Bo zaczyna mi skakać. A musisz ją wylać. Ale beka by było, jakby się okazało teraz, że z niej się nie da przelewać na inną beczkę. Nie. Bo jest to na zdjęciu przelewała, ale tego nie sprawdzałem. Za kołnierz. Kurwa! Musisz lecieć z fletem, bo za niedługo ten, 25 wyjdzie. Co za zrąbane ikony. U sąsiada na łące półko puściłem, bo myślałem, że na przodzie mam. Edward takim pługiem jeszcze nie ma. Nie wiem, czy... Aha, bo na motą gracie. Orałeś kiedyś Grzegorzem? To co? Chyba znaczy nie. Idę teraz na inną gierkę. Będę się rojżować. Co, CSK? Nie, to jest podobno do CS-a. No to jest Valorant. Nie, to nie jest Valorant. To jest Combat Arms. No to i tak lepiej niż Valorant. Że ty też, że jak chcesz grać, to musisz mieć neta. A, w każdym grze trzeba mieć. Nie mam neta. Bo bez neta nawet to nie, nawet tego nie odpalisz. Chyba gdzieś kupiłem pole z rzepakiem, ale teraz nie wiem gdzie. A może ja go nie kupiłem? W myślach kupiłem. Ej, może ci się śniło? Ile raz? Może. Ktoś się zagrał. Te trzy rzepaku nie mają. Te Kurde. Cztery rzepaku nie mają. Aż mi zrobiłeś chęć teraz na CS-a się sobie zagrać. Ty, śniło mi się. To. Że kupił pola od Żyda. No. 42 giga. O panie. Co jest tyle waży? No. Na Steamie. Co wy gadacie? Chłopie, jak tam aktualizacja ze skrzynką, jedną skrzynką na mapie, ważyła ten. Ile ona to tam ważyła? Chyba 1,5 gigabajta. A oni tylko jedną skrzynkę dodali. Ja kiedyś, jak pobierałem CS-a, to on ważył 8 giga. No a teraz 42,3 waży.
na Steamie. A ta wyższy CSGO był. Muszę sam blogować 1 i 3, 10, 1, 6, 6 giga. A koło Matarów, co teraz gram, to ponad 7 giga waży. To malutko. Prawie jak farming. Nawet na Windowsie i XP. A nie, na farming więcej waży. Nawet też zagrać na Windowsie i XP tą koło Matarów. To żeby farminga zagrać, musimy 30 giga na dysku. Ja pojechałem talerzować swoją kukurydzę, kurwa. Na stronie grałem ten. Ten mok nie grałem. Tak, zdecydowanie tym zasobem będzie łatwiej cofnąć, niż się obrócić cały. O, kruk do mnie przyleciał na pole. Nie, na swoje przyjechałem, a co? Martin Flash Gordon. O, jaki tu spokój. Na nic się na, nie na. Dzieje. Edzie dostaje kostę w żebra. Aha, ja ten puch miałem obrócony, a ja go obróciłem w drugą stronę. No dali. Zależujemy, póki chwastów nie ma. Edward. Jak widzimy chwasty, to będzie trzeba pryskać. Właśnie jak talerzówka będzie zapychać. Ja bym na razie od tyłu. Okej. Okay. Ty! Jeeu! Nie wiedziesz, że teraz Polak w ogóle gra. Nie, Ukrainiec. To ma mniejszy, ma niższy poziom ode mnie. Dużo niższy. Inteligencja chyba. Ja przez tyle lat, tą konto mam dopiero 400 poziom. Przez 6 lat. Dobrze ci idzie. Bo nawet czasem w ogóle nie grałem nad miesiącami. Kacper, kupiłeś nową misję w CS-ie? Operację? Ja tego gówna nie kupuję. To jest po 60, może 70 poziomu ze szkoły tego, nie wiem. Ja tego nie kupuję, bo ja nie gram CS. A wczoraj 3 godziny siedział. Więcej 3 godziny. 4 prawie. Ja bym sobie tutaj kawałek kurde urwał pola, tylko problem jest taki, że tu słup rośnie. Na szpakowie. Jak chłopak nie ściana, no to kuźwa słup też nie ściana, nie? Można go usunąć, postawić na tam. Od czego jest obiekt hider tutaj, nie? To wtedy ci chyba całą linię wysadzi. Tak, na takiej jednej mapie. Jezus Maria. Jest! Są kosmity są. Porywają go. Trzeba teraz to jakoś ładnie tu wyrównać, tylko nie mam pomysłu jak. Dobra, już mam. Te podjedziemy tak. I tak. Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja nam to kładę.
Czego wciąż mi brak? Kutasa ci kurwa brak. To prawda, Edward? Nie. A ty zboczeńcy, ty. No i dostał. Ale obciążnik do tego klasa dorąbałem. Zedem. Puk se naprzód zaczep i będziesz miał obciążnik. Nie no, które to zadałem. Grać już. Jaki wariat mi jest. Muszę wysłać koledze, bo nie uwierzy. Boję, że zneta ciągnąć. Mała paka? Na modach gracie? Nie, na psa. Co? Ja się boję, grałem do SK2, ale ona mnie już nudziła od samego. Nawet rok w nią nie grałem. Myślę, że... Nie no, debil. Widziałeś, co napisał ten? Co, przyjaciel? No. Nie jeszcze. Zdecydować. Na zdjęcie mogę, z Kirillala. Mogę, bo a na dwa Grzegorze fajnie się ora poprzeczniaka. To najlepiej jest cofać nim, bo zanim się obróci ten zesza, to... Piękny ten obciążek. Cegła. Co? No cegła. Do czego mu... Co? Nie wiem, do czego mu Discord na kompie, żeby zrobić screena? Co? Nie wiem, czy ja głupi jestem, czy mi się wydaje. Wydaje mi się, że bardziej on, ale... Ty też możesz być głupi, jak chcesz. Czasami potrafię. Hałasujesz mi tu. Nie. Trzeba zainwestować w słuchawki. Boże, się zdał. Ja dziękuję wam za ten odcinek. Na razie, cześć, papa. Na razie. No, na razie.